Serdecznie w kolejnym filmiku. Przychodzę dzisiaj do Was z prezentacją nowego wykonanego przeze mnie albumu. Jest to album wykonany z okazji Chrztu Świętego. Zostałem poproszony o wykonanie właśnie takiego albumu dla chłopca. Miał on być utrzymany w kolorystyce biało-błękitnej, takiej delikatnej kolorystyce. Dlatego swego czasu na grupie inspiracyjnej u Asi Szulik właśnie tam prosiłem dziewczyny o pomoc w wyborze takich papierów do wykonania, takiej kolekcji papierów do wykonania takiego albumu. I właśnie moja decyzja padła na właśnie kolekcję z Lemoncraftu Serenity. Jest ona bardzo elegancka, tak jak właśnie byłem proszony o wykonanie takiego albumu w stylu bardzo eleganckim, znaczy bardzo eleganckim. Eleganckim, ale żeby było takie wiadomo, że to jest dla chłopca, stąd ten kolor błękitny. Także przejdę do omawiania, prezentowania albumu, a w międzyczasie będę dopowiadał. Standardowo albumik znajduje się w pudełku. Tutaj jest tasiemka satynowa. Tu już nie chciałem elementu kokardki, więc zrobiłem taką pętelkę. Tutaj jest badzik właśnie z tej kolekcji Serenity. Wieczko jest wykonane z szybką, żeby tutaj właśnie można już przez tą szybkę podejrzeć, co się w środku dzieje, jaki jest album. I tutaj jest wstążeczka, dzięki której wyciągamy sobie albumik. Albumik jest wykonany na bazie z Eco Scrapbooking bazyliszek z 6 kartami. W każdej karcie jest mata na zdjęcia. Tutaj jest stempelek od laserowelowe z rozmiarem zdjęcia, jaki na danej karcie się zmieści. Pierwszy raz chyba całej okładki albumu nie oklejałem dodatkowo papierem. Jest ona oklejona płótnem. Tutaj na przedniej okładce jest zrobiona taka dekoracja, jest taki panelik zrobiony z papieru, tutaj jest wyembosowany tekturkowy napis Pamiątka Chrztu Świętego, on jest wyembosowany na kolor biały i tutaj są zrobione takie dwie malutkie kompozycje z jednego kwiatka, z drugiego kwiatka, to są kwiatki z Famiranu, środki są te słynne, polecane przez Asię Szulik z AliExpress zamawiane i tutaj jest troszkę koronki, listki, motylki, kropeczki, tutaj na grzbiecie nic nie ma i z tyłu jest tylko naklejka, że ja wykonałem ten album. Przejdźmy właśnie teraz do prezentacji albumu. Tutaj na tej stronie okładkowej, jest kieszonka wykonana z folii. Jest wykonana z folii, ponieważ tutaj jeszcze zostałem poproszony, jeszcze będą włożone karta z życzeniami. Są dodatkowo włożone 3 maty na zdjęcia, tak na zapisanie jakichś informacji. Obok na stronie jest zrobiona taka klapeczka. Tutaj na klapeczce jest zrobiona kieszonka, w kieszonce jest tag, w tagu znajdują się 2 maty na zdjęcia i tutaj jest tylko świeca, napis Chrzest Święty. Właśnie tutaj miałem problem z doborem jakichś takich akcentów chrzcielnych, ponieważ mało jest takich kolekcji, gdzie jest właśnie takie typowo dużo takich elementów, żeby zrobić typowo album chrzcielny. Ja tutaj właśnie może taki mały apel, może się niektóre osoby dołączą do tego mojego apelu do projektantów i producentów papierów do scrapbookingu, żeby właśnie pomyśleć, jak nie jakieś grafiki, to żeby przynajmniej jakieś napisy, bo przeważnie w tych kolekcjach takich, które stricte mogłyby się nadawać właśnie na Chrzest Święty, jest tylko napis Pamiątka Chrztu Świętego i tyle. W tej właśnie nowej kolekcji Asi Szulik z Lemoncraftu tam chyba jest jakieś grafiki, które zawierają elementy takie pasujące do chrztu, ale to tak można by właśnie było coś pomyśleć, jakieś grafiki, jakieś napisy takie, żeby można było stricte
od A do Z zbudować na podstawie jednej kolekcji, na przykład album z okazji chrztu świętego. No bo tak naprawdę chyba każdy potwierdzi, że no mało jest tych takich typowo, bo jeżeli chrzest, no to już się wiąże z dziećmi, no są tam motywy dziecięce, ale takie właśnie może tak powiem, pod charakter religijny, o, żeby to jakoś miało jakiś, nie wiem, gołąbek, jakiś szatka, jakaś świeca, gromnica, jakieś takie, żeby to w tą stronę poszło. Ale tyle mojego gadania. Tutaj otwiera się klapeczka i tutaj na klapeczce jest miejsce na zdjęcie i tutaj też jest miejsce na zdjęcie. Klapeczka jest zamykana na wskazówkę. Dużo osób mnie pyta, gdzie można kupić takie wskazówki. Wiem, że osoby zamawiają na AliExpress, ja na AliExpress nie zamawiam. Swego czasu udało mi się te wskazówki, nie wiem, czy teraz są dostępne, zamówić w Zielonych Kotach. Kolejna strona, to tutaj jest miejsce na zdjęcie. Napis Wspaniały dzień. Taka kompozycja z kwiatuszków, taka różyczka, też miałem problem, żeby kolorystycznie dobrać kolor tych kwiatuszków. Ale wziąłem białe różyczki, takie malutkie, i one są, może z bliska pokażę, nie wiem czy będzie widać. Ja je troszkę niebieskim tuszem przytuszowałem, tak żeby takiego błękitnego charakteru nabrały. I tutaj motylek, i tutaj jest właśnie taka strona na jedno miejsce. Obok jest wodospad ukryty, i tutaj też można pomieścić kilka zdjęć. Tutaj dodatkowo też można wkleić zdjęcie albo zostawić wolne, puste miejsce, żeby to już zależy od właściciela albumu. Kolejna strona to jest Belly Band. Na Belly Bandzie jest właśnie tekturkowy krzyż, też wyembosowany na biało. Tutaj jest kompozycja pod tym krzyżem z kwiatuszków, z motylka. I tutaj też się znajdują, pod Belly Bandem znajdują się trzy maty na zdjęcia. I tak, jakieś paprochy mi tutaj jeszcze, tak do zapisania jakichś ważnych informacji. Obok na stronie jest też taka klapeczka. Klapeczka też jest zamykana na tą wskazóweczkę. I tutaj ta klapeczka otwiera się do góry. Na klapeczce jest zrobiona. O, tu jeszcze cofnę, jest napis Ja Ciebie chrzczę. I tu będzie kontynuacja całej tej regułki tutaj w imię Ojca. Tutaj jest klapeczka. Tak jak już wcześniej wspomniałem, na klapeczce jest kieszonka na zdjęcia i pod klapeczką też są miejsce na zdjęcie i tutaj też jest miejsce na zdjęcie i tu już jest też piękna kompozycja, koronka z takimi kwiatami, więc też już nic tutaj nie dodawałem, zostawiłem, nie chciałem zasłaniać pięknych tych papierów. Kolejna strona to jest miejsce na zdjęcie, tutaj też są piękne kompozycje, więc też nie dodawałem, dodałem tylko dwa motylki z tej strony. Tutaj jest kontynuacja właśnie tej formułki i syna. To jest strona z takimi podwójnymi kieszeniami. Jedna jest kieszeń głębsza, w której znajdują się maty na zdjęcia. I tutaj obok, niżej, znajduje się mata na tagi. I tutaj też jest malutka kompozycja z kwiatów. Obok, dalej na następnej stronie, jest książeczka. Tutaj jest taki element też tekturkowy, taki gołąbek z taką jakby dzbanem na święconą wodę. Kompozycja kwiatowa, książeczka zawiązywana jest na wstążeczkę, otwiera się w tą stronę. Tutaj troszkę niewyraźnie odbiło mi te stempelki, ale już nie chciałem nic więcej tutaj kombinować, poprawiać. Zagapiłem się i pierwsze przykleiłem, zamiast jak miałem przygotowaną książeczkę przed wklejeniem ją tutaj na stronę, zagapiłem się, przykleiłem wcześniej i nie odbiłem wcześniej tych stempelków, więc tu już musiałem kombinować, rękę podkładać coś twardego, żeby mi to jakoś. No, na części wyszło, na części troszkę mniej. Obok na stronie jest taka, tutaj jest kieszeń taka boczna, tutaj jest zrobiona taka klapeczka, tutaj też jest zostawione miejsce na zdjęcie i tutaj i Ducha Świętego, tu jest kontynuacja tej regułki, tak jak powtarzałem wcześniej. Motylek i tutaj też jest miejsce na matę. Na maty na zdjęcie. Następna strona to jest też strona, gdzie jest tylko jedna mata na zdjęcie. Tu jest ten motyw właśnie pięknej koronki z tymi kwiatami, jest tylko motylek. Obok na stronie jest kieszonka taka narożna z napisem Pamiątka. Tutaj też jest kompozycja kwiatowa. Tutaj w tej kieszeni znajdują się też trzy maty na zdjęcia. To jest jeszcze wszystko takie niewyrobione, niewychodzone, ale to się wszystko wyrobi.
i tak do zapisania. Każdy tag jest przywiązany wstążeczką. Tutaj na przedostatniej stronie tutaj znajduje się taka głębsza kieszeń. W kieszeni znajdują się też trzy maty na zdjęcia. O, a tutaj na kieszeni jest zrobiona klapeczka. Tutaj są napis rodzice chrzestni. I tutaj na tej klapeczce jest też miejsce na zdjęcie. A na ostatniej stronie standardowo, tak jak we wszystkich moich albumach, jest zostawione miejsce na płytę CD. I tutaj jest właśnie też wykorzystany taki folder na płytę. Tutaj można włożyć płytę ze zdjęciami, które na przykład nie zmieściły się w albumie. I tutaj też jest piękna, narożna kompozycja. Dwa motylki przyklejone. Także w ten sposób prezentowałby się ten album. Mam nadzieję, że osobie zamawiającej też przypadnie do gustu. Tylko żebym sobie teraz nie zapomniał jeszcze włożyć, bo mam przygotowaną gdzieś włożoną, żeby się nie zniszczyła. Właśnie ta karta z życzeniami, jeszcze to włożę i będzie gotowy album do odbioru. Tyle z mojej strony. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, wciśnięcie czerwonego przycisku subskrybuj, dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama. Linki podam w opisie. Zapraszam tam właśnie na Facebooku, na Instagramie. Regularnie staram się wrzucać też różne moje prace. Także tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia.